Bliżej nieba to opowieści o tym, że chrześcijaństwo to nie nuda i śmiertelna powaga, ale pokój i radość. To historie, które pokazują, że dla Boga nie ma osoby, nad którą nie chciałby się pochylić. Posłuchaj i przekonaj się, dla Boga nie ma sytuacji bez wyjścia. Pokój i dobro, Hubert Czarnocki, kolejna przed nami już. Audycja Bliżej Nieba. Tym razem zaprosiłem Danusię, która opowie państwu, jak pięknie Maryja między innymi ją prowadziła przez życie, jak zachwyciła się charyzmatem Bożego Miłosierdzia we wspólnocie o podobnej nazwie, w Przymierzu Miłosierdzia. Cześć, witaj. Cześć, cześć wszystkim. Niedawno była Niedziela Bożego Miłosierdzia czy Ty się jakoś czujesz przez to miłosierdzie prowadzone w swoim życiu? Mogę z całą pewnością powiedzieć, że tak, ponieważ jak wspomniałeś, to rzeczywiście właśnie już niedługo, w czerwcu minie 4 lata we wspólnocie Przymierzy Miłosierdzia. I absolutnie tak, Miłosierdzie Boże bardzo w moim życiu żyje, gości i, i bardzo mnie Pan Bóg tak prowadzi. To o tym twoim wejściu do Wspólnoty Przymierza Miłosierdzia i twoich przeróżnych posługach, między innymi wśród bezdomnych, w ośrodku, gdzie to było? Dom Betlejem. Też chyba na gitarze grałaś. Tak, tak, grałam i grywam, bo to cały czas się dzieje, tak naprawdę. Aha, to o tym także w swoim czasie porozmawiamy. A no właśnie na chwilę obecną, co ci daje teraz największą radość? Myślę, że na pewno ta obecność Pana Boga w moim życiu, bo bardzo, no właśnie to bycie moje w wspólnocie od tych czterech lat bardzo mi to pokazuje, że ja bez Boga naprawdę nie mogę żyć, że że jego pomoc, jego kierowanie prowadzenie mną mnie przez różne rzeczy jest naprawdę dla mnie najważniejsze. Więc budowanie tych relacji z nim i, i, i to, jak on mi pokazuje wiele rzeczy, myślę, że to jest dla mnie teraz najważniejsze, a radość też daje mi to, że właśnie mogę też wypełniać jego wolę. No i też myślę, że z pasją żyć i, i, i też wykonywać taką pracę, która też jest tą pasją i misją. To chyba czasem jest tak, że twoja pasja staje się pasją Boga i odwrotnie pasja Boga jest twoją pasją. Myślę, że tak i, i też to takie wlewanie też przez Pana Boga tych pragnień w moje serce naprawdę, no bardzo to czuję, nie? że jakby on mi pokazuje też, co dla mnie jest dobre, i też tak mi prowadzi, więc absolutnie to jest w zgodzie z nim i z tym, no co czuję też, że, że jest zgodne z jego wolą. I to tak zawsze by było, że taką właśnie definicję radości, szczęścia miałaś w życiu od początku? Czy to też przechodziło swoją ewolucję jakąś? Przychodziło różne ewolucje, tak wracając troszeczkę do, do, do wcześniejszych lat to... To faktycznie gdzieś ta droga się rodziła, od gdzieś tam po części właśnie we, w oazie w Ruchu Światło-Życie. To jeszcze lata takie gimnazjum mojego. No i były różne etapy. To było takie myślę, że fundamentalne rozpoczęcie relacji też z Maryją. I do dnia dzisiejszego też Maryja w moim życiu jest i funkcjonuje. A było różnie, tak naprawdę, bo jakieś takie moje braki, pustka, myślę, że pustka miłości gdzieś w moim sercu. Gdzieś tam spowodowana na pewno różnymi sytuacjami z domu, ale tak po prostu. To już się, starałam się szukać tej miłości gdzieś na zewnątrz. Więc właśnie jak miałam taki czas, kiedy szukałam tego u mężczyzn, w innych ludziach, no to się zagubiłam, pogubiłam się bardzo. No i właśnie, no jednak okazało się, że no, nikt tej takiej prawdziwej miłości, e, tego największego dobra, no nie może mi dać poza Bogiem. E, więc jak była właśnie oaza, później była taka przerwa dłuższa od Boga. E, no i też jeszcze później byłam w jednej wspólnocie, a a już w takim momencie takiej totalnej bezsilności i trudnego czasu właśnie dla mnie w życiu, to, to się pojawiła wspólnota przymierza miłosierdzia. Powiedziałaś o trudnym czasie. Ludzie, kiedy doświadczają trudnego czasu, czyli mówiąc wprost cierpienia, to często mają jakieś zarzuty wobec Boga, że jest okrutny, że jest tyranem. Że jak on mógł pozwolić na to, żeby ich coś takiego spotkało? To kto jest winny w takich sytuacjach? Hmm. No, ja tak naprawdę miałam zawsze wolną wolę. Yy, więc myślę, że to generalnie była moja decyzja, chociaż taka pogubiona i zagubiona jakby w decyzyjności. Yy, ja tak do końca chyba nie miałam takiego czasu, żeby Boga o coś obwiniać. Chociaż myślę, że yy, taka trudność relacji z moim tatą spowodowała, że chyba też nie za bardzo też pod Potrafiłam, Może szukać tej relacji z Bogiem i, i raczej chyba miałam duży dystans. E, więc obwiniać mnie, ale chyba rzeczywiście było tak, że, że nie umiałam też go za bardzo szukać e, i szukałam gdzieś indziej poza nim. To tak może być, że obraz biologicznego ojca już rzutuje na obraz z Boga ojca? Absolutnie tak. E, wielokrotnie o tym słyszałam i, i teraz też. E, ostatnio też właśnie e, chodzę teraz na 12 kroków na drugi obrót i po raz kolejny ten temat się gdzieś odzywa. Co prawda mi się wydawało, że właśnie skoro nie miałam takiego standardowego obrazu, czy właśnie e, Boga Ojca jako policjanta, czy, czy sędziego, czy innego, to że ja nie wchodzę w, jakby w to podejście. Ale jednak e, jak teraz to obserwuję i też to widzę, to jednak widzę też to, że. Jakaś trudność w relacji z moim tatą, w sumie jego tro trochę brak, to jednak e, powoduje to, że mi do Boga też jakoś ciężej jest się zbliżyć. Chociaż te relacje się buduje, ale widzę odniesienie jak najbardziej. Czyli tak podsumowując jakby twoją e, młodość, e, chodzisz w, pewnie w podstawówce jeszcze do oazy, e, tak, do ruchu światu życie. No, to było takie gimnazjum, bo to ksiądz y, zachęcał do przed bierzmowaniem, tak, to było w sumie czas przed Później masz w liceum i na studiach, masz raczej taką przerwę, tak, od takich wspólnot. Tak, tak, wtedy była generalnie przerwa. W międzyczasie się jeszcze jedna wspólnota, chyba już po studiach, już nie pamiętam, tak, to już musiało być po studiach, jeszcze na chwilę tam, na rok. Wspólnota, która też mi pomogła na krótki czas ale ogólnie miałam taki czas posłuchy od wspólnot, nie myślałam, żeby do wspólnoty wchodzić do czasu. I No właśnie, co takiego się wydarzyło, <grymne> że do tego czasu, że, że nastąpił jakiś przełom i po tym czasie jednak do wspólnoty yy, przymierze miłosierdzia weszłaś? Ja do wspólnoty nie zamierzałam wstępować. E, jakoś tak nie myślałam o tym, e, ale myślę, że taki czas już właśnie trudnej, też jednej relacji e, z jednym z, z kolegów, powiedzmy, spowodowała, że ja już byłam bardzo tym zmęczona i, i, i bezsilna. Myślę, że musiałam tą bezsilność swoją określić i nazwać. E, I koleżanka z pracy która się okazała, że jest właśnie ze Wspólnoty Przymierza Miłosierdzia, e, poinformowała mnie, a wręcz zaprosiła na Facebooku na takie warsztaty, rekolekcje talitakum, organizowane przez Przymierza Miłosierdzia. No i w takiej bezsilności stwierdziłam, że może, może warto iść i, no i poszłam. I to, no to zmieniło bardzo moje życie. To cię jakoś dotknęło tak wewnętrznie? Y Jakieś światło trzymałaś tu, to teraz Danusiu wstąp do przymierza miłosierdzia? Czy, czy co cię tam jakoś zachęciło, pociągnęło? Tak, myślę, że to było takie i wewnętrzne, i zewnętrzne do, doznanie takiej naprawdę prawdziwej miłości Bożej, ale też i ludzkiej. Miałam kilka takich momentów ważnych dla mnie podczas warsztatów, gdzie, gdzie mogłam wybaczyć różnym osobom i to było dla mnie szalenie ważne, ale też właśnie poczuć taką spływającą na mnie łaskę, też od Ducha Świętego na pewno, ale też od Boga, że właśnie, że On mnie tak kocha, tą miłością bezwarunkową, pomimo moich grzechów, pomimo mm, jakiegoś takiego pogubienia się. Tym bardziej, że ja często czułam w moim życiu, że tak Pan Bóg mnie przyciąga do siebie, że ja się odsuwam, odchodzę, ale On, on ze mnie nie rezygnuje. No i wtedy to się wydarzyło. Bardzo to było piękne doświadczenie, właśnie przede wszystkim poczucia tej miłości, że, że on mnie tak uprzyjmuje i, i, że, i że walczy o mnie. I doznałam tej miłości właśnie z tej takiej duchowej, niesamowitego przyjęcia przez Boga, ale też bardzo mnie poruszyła, no poruszyły te zachowania, bądź po prostu prowadzenie tych warsztatów przez ludzi z ich miłością. No i to było naprawdę piękne doświadczenie. I to przez ludzi świeckich, bo to czasem tak szczególnie starsi ludzie, bo nie są przyzwyczajeni, że jak rekolekcje czy coś tam, cokolwiek przy kościele, to że to będą osoby duchowne. Tak, tam byli ludzie w ogóle młodzi, gdzieś tam w wieku zbliżonym do mnie, ale ksiądz oczywiście występował, ale głównie jakby odprawiał msze i, i, i przyspowiedzi ewentualnie przy innych momentach krótkich. Ale tak, ludzie świeccy, tacy normalni, <gdzieś> otwarci i, i właśnie tacy przyciągający tą swoją postawą miłości miłości między nimi, właśnie takiej braterskiej. Tak, tak, tak. Takiej miłości między nimi, ale też do uczestników. Takiego e, uśmiechu, radości. To były dwa pełne dni, e, gdzie oni, to przygotowanie, cała organizacja, piękne śpiewy i to wszystko, i tak dużo się tam działo. E, no to było niesamowite, że to jest tak zorganizowane. E, w każdym calu, no, było właśnie czuć taką miłość w tym, taką też bezinteresowną od ludzi. Ja to też powiedziałem o tych świeckich też, dlatego, że no, to był na pewno weekend, Warszawa, młodzi ludzie, i teraz nikt im za to nie płaci. Można by powiedzieć, przecież w Warszawie w weekend można zupełnie inaczej cza czas spędzać, a nie na jakiejś posłudze, y która jednak wymaga jakiegoś wysiłku pewnie i emocjo emocjonalnego, i fizycznego, i duchowego, mm -hmm. a jednak ktoś chce z jakiegoś powodu to robić. Tak, dokładnie. Yy, to właśnie jest pełne dwa dni, plus oczywiście jak teraz jestem świadoma, to wiele przygotowań wcześniej, sprzątnięcie po yy, i wiele rzeczy do zrobienia w tym temacie. Yy, I absolutnie nikt im za to nie płaci. Oni tam są z własnej woli. Ale ja teraz właśnie, ja uwielbiam, kocham wręcz właśnie posługiwać na, na Talitakum, na tego typu właśnie warsztatach, rekolekcjach, bo tam się dzieją niesamowite rzeczy, łaski. I mam poczucie, że właśnie Pan Bóg posługującym daje taką też piękną łaskę tej miłości i, i to napełnia. Pomimo tego, że można być bardzo zmęczonym, bo to. Czasu jest dużo, ale, ale coś się tam takiego pięknego dzieje, że, że naprawdę chce się ten czas przeznaczyć, pomimo, że można byłoby zrobić coś innego, ale to jest zupełnie e, coś bardziej takiego duchowego i no i piękny czas zawsze. Kiedyś jedna koleżanka powiedziała, że posługiwanie daje dużą radość. A w, w Ewangelii nie pamiętam, w którym fragmencie możemy znaleźć takie słowa Jezusa. Że większa radość jest w dawaniu niż w braniu? To ja jak najbardziej się pod tym podpisuję. E, bardzo, bardzo też to czuję. E, I właśnie jak dajemy, to też jeszcze więcej potrafimy dostawać, chociaż to nie jest e, może motywacją, ale faktycznie radość z dawania jest ogromna I, i jak widać, jak ludzie się przemieniają, czy jak czerpią, czy w ogóle coś przeżywają, to jest e, no, piękne owoce i i chce się to dalej robić. No więc tak, trafiasz na warsztaty Kum, Który to był rok? 2018. Dołączasz do Wspólnoty Przymierza Miłosierdzia i co dzieje się dalej z tobą potem? Oj, to bardzo dużo. To jest raptem 4 lata, a Pan Bóg mnie przyprowadził przez wiele rzeczy. Od posługi muzycznych, po właśnie posługę na, na rekolekcjach, na warsztatach. W międzyczasie, bo też Przymierze Miłosierdzia ma charyzmat posługiwania ubogim, bezdomnym. Ja miałam z tym, tak, z początku, troszeczkę jakąś taką trudność. Nie bardzo wiedziałam, jak się za to złapać i jak to rozpocząć, ale tak trafiłam do jednego z, takiego, z takich domów Dom Betlejem do bezdomnych na stałe mieszkającym w takim domu. Przez taką trochę śmieszną sytuację, bo kończył się już karnawał i bardzo chciałam gdzieś iść potańczyć. No i akurat się, się tak trafiło, że nie było z kim gdzieś iść, jakoś nikomu nie pasowało, ale się okazało, że w domu Betlejem był organizowany bal karnawałowy i ja tam trafiłam. No, i to była przefantastyczna zabawa, i, i, i jak zobaczyłam tych bezdomnych, i, i te wszystkie osoby, które naprawdę też bardzo potrzebują Boga, to już zostałam. Później też kornowałam tą grupą. W międzyczasie też jeszcze wielka, niesamowita podróż do Medjugory, autostopem. To zaraz o tym powiemy. Tak, dobra, <laughs> bo to też piękna historia. No i przez wiele, przez wiele, naprawdę wiele doświadczeń. No i teraz też jestem bardzo związana ze wspólnotą, więc nie wyobrażam sobie życia bez niej. Mhm. Na początku sygnalizowałem, że Maryja odegrała e, ważną rolę w Twoim nawróceniu. I tu właśnie przed chwilą już powiedziałaś, że pojechałaś stopem do Meżugoli. Dlaczego to zrobiłaś? <sum> Sama bym na to nie wpadła. To jest właśnie ten element, gdzie to Pan Bóg gdzie tam Duch Święty prowadzi, a przede wszystkim Maryja, bo tak też e, myślę. Mieliśmy jedno ze spotkań takich, znaczy ja wcześniej słyszałam faktycznie już o Medjugorje i o tym, że czasami zdarza się, że ktoś autostopem jedzie. A było takie jedno spotkanie właśnie wspólnoty, gdzie różne osoby mówiły o różnych grupach, gdzie posługują. I też takie od nas dwie dziewczyny, powiedziały o właśnie o ich doświadczeniach w Medjugorje podczas podróży autostopem. I mnie bardzo to poruszyło, jakoś ta forma i że takie cuda się działy. I jak wyszłam z, ze spotkania, to na metrze spotkałam koleżankę, Ule, która akurat przypadkiem, tak zwanym, była na metrze również, bo miałyśmy wracać. No i ona się podzieliła właśnie też tym poruszeniem. E, tym autostopem, że, że w ogóle to fajnie byłoby pojechać, zaczęłyśmy chwilę rozmawiać, no i tam już się działo, jeśli chodzi o organizację, e, i tak to powstało. Więc tak naprawdę poruszenie jakieś takie e, obustronne z ulą, gdzie no i później udało się zorganizować to wszystko. Tam był chyba też taki blok na Facebooku. Droga z Marią tak? Tak, tak 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 tak. E, droga do Maryi, jeśli dobrze pamiętam. Tak, bo Ewa, która była właśnie jedną z osób, które e, też zakochana bardzo w Maryi, e, prowadziła wcześniej taki blog e, i to też było takie poruszenie, żeby właśnie dzielić się tymi doświadczeniami z tej podróży autostopem, bo jakby główną zasadą tej podróży, tej pielgrzymki było to, że jedziemy bez pieniędzy i bez jedzenia. Na początku jakieś takie drobne rzeczy, ale ogólnie w opatrzności Bożej, więc ona nas wspierała, prowadziła razem z Maryją, tak się czułyśmy i, i to dalej już było prowadzone przez świętych, przez Maryję i wszystkich. No i tak, Ewa was chyba dostarcza gdzieś tam do Krakowa, towarzyszom do Krakowa. Dalej ruszacie na stopa do Medjugorje, nie mając pieniędzy. Nie bałyście się? <laughs> no właśnie, tak po czasie to stwierdziłyśmy, że nie byliśmy pewne, czy było to odpowiedzialne, ale poruszone yy, pięknym świadectwem i tym, że no, wiedziałyśmy, że to się dzieje i jest to możliwe. To nie bardzo się bałyśmy. Rzeczywiście, też uważałyśmy, bywały sytuacje, że któraś z nas tak delikatnie gdzieś tam dawałyśmy sobie znać, że no z tą osobą może niekoniecznie. Były momenty trasy gdzieś tam. Gdzie nie byliśmy pewne, gdzie miałyśmy jakiś taki kryzys, już wyczerpania i, i, i nieprzespanych nocy. Ale nie, jeśli chodzi o takie banie się, żeby, żeby, żeby zrezygnować czy coś takiego, to nie, ale doświadczenia były różne. Tak, tak Pan Bóg przeprowadzał przez różne sytuacje, ale zaufanie było stuprocentowe. To chyba w takich sytuacjach można się uczyć ufności. Oj, wielkiej, wielkiej, bo jak dla mnie. To była podróż naprawdę życia i pamiętam, często sobie wspominam takie momenty, gdzie totalnie nie wiedziałyśmy, co robić. Czy napisać to miasto na kartce, czy już Medjugorje, czy jeszcze nie. Czy stanąć tutaj, w tym miejscu, czy nie, czy iść z za pragnieniami, co byśmy chciały. Yy, I to zaufanie, takie naprawdę bezgraniczne, bo byłyśmy zdane totalnie na łaskę Bożą, było niesamowite. A, no i tak, no i jakby zawsze tą modlitwą y, próbowałyśmy się kierować i były takie działania też, znaczy takie sytuacje istotne, że też jakby nasze działanie było potrzebne. I to kilka razy się wydarzyło, że jakby modlitwa modlitwa, modliłyśmy się nawet długo, ale był taki moment, no dobra, ale no coś nie idzie, to może jednak podejmijmy jakąś decyzję. I jak ją podejmowałyśmy, że na przykład wstawałyśmy, to nagle samochód przyjeżdżał i, i ktoś chciał, chciał nas zabrać, więc zaufanie szalenie ważne, modlitwa absolutnie ważna, ale też no, poczynanie jakichś kroków, żeby próbować dalej zbliżać się do Gorie do celu. Czyli nie tylko liczenie na opatrzność, ale też jakaś własna inicjatywa. Absolutnie tak. <gry> tak, no, oparta też na... No, na takim myśleniu, ale też właśnie na bezpieczeństwie, tak? Bo były sytuacje, że e, analizowałyśmy, tak? Czy lepiej już zostać, czy lepiej jeszcze gdzieś przejść, czy, e, czy wybrać właśnie takie miejsce, gdzie będziemy się czuły bezpiecznie, więc to tak różne nasze takie poziomy świadomości, że tak powiem, działały. A dlaczego decyzja, żeby to było bez pieniędzy? Bo ktoś mógłby powiedzieć, no, przecież można z pieniędzmi udać się w pielgrzymkę. No, można, można. <laughs> Czemu? Mm. No, świadectwo yy, Ewy i Karoliny było dla nas takim poruszeniem wielkim. Tak naprawdę to myślę, że taka duchowa, ta przestrzeń tej pielgrzymki, właśnie zaufania, yy, że, że to właśnie nie ma być po naszemu, tylko że to ma być prowadzenie Boże, tak jak Pan Bóg chce i tak jak Maryja by tego chciała. To to myślę, że było takim naszym odgórnym myśleniem, bo no myślę, że na pewno, gdybyśmy miały pieniądze z założenia, to ta podróż zupełnie inaczej by wyglądała. A doświadczenia, które miałyśmy, były tak niesamowite, że no, no nie da się tego powtórzyć. I w Chorwacji, właśnie, jak byłyśmy w zagrzebiu, to, to pamiętam, że bo ludzie nam czasami dawali jedzenie czy właśnie pieniądze. I się zdarzało i miałyśmy tam trochę tych pieniędzy i ula się tak właśnie. Aha, podejmowałyśmy też razem decyzję, jeśli chodzi o ewentualny wydatek. I, i było takie chyba pytanie od uli: czy ewentualnie jakąś taką pamiątkę byśmy mogły sobie wziąć z Chorwacji, a obie tam byliśmy pierwszy raz? I mówię, nie, no to wiesz co, jak tak czujesz, czy jak tak czujemy, no to, to tak, nie? I, i, I faktycznie się zdecydowałyśmy, i ona sobie wzięła jakiś taki kubek fajny. Ja wzięłam taki magnes z puzelków e, ułożonych, e, chorwackich, i to było coś niesamowite właśnie, że, e, że to nie były nasze pieniądze, ale, ale że to tak się potoczyło i ta radość z kilku tam euro była tak niesamowita. I naprawdę, gdybyśmy miały pieniądze, to ta podróż na pewno by zupełnie inaczej wyglądała. Ale na pewno nie byłaby taką ufności, jak to co się wydarzyło działo na, dr na drodze na trasie i docieracie do Meżugie i co się tam dzieje w Nedugorie? No to tam się dzieje cuda. Cuda, tak, bo dalej nie mamy pieniędzy takich założenia. Miałyśmy jakieś takie drobne, drobne pieniądze, ale no dalej nie miałyśmy żadnego noclegu, dalej nie miałyśmy w zasadzie nic. I oczywiście nawet nasze marzenia się spełniały, bo na przykład ula chciała się napić kawy. Spotkałyśmy w takim z jednych hoteli rodzinę taką polską, i ktoś zaproponował kawę. Więc to było niesamowite też doświadczenie. Miałyśmy jeden nocleg też w hotelu dzięki poleceniu przez, przez znajomą też ze wspólnoty, że może nas tam przyjmą. Więc te noclegi się trafiały. A, a cuda i właśnie osoby, które spotykałyśmy się okazywały tak ważnymi osobami, tak ważne te rozmowy były, że no one również nie odbyły się, gdybyśmy chciały po swojemu e, tą podróż zaplanować. A jak ludzie na was reagowali? Bo to pewnie, szczególnie w Europie Zachodniej, nie, nieczęste, nietypowe, że ludzie bez pieniędzy podróżują, pielgrzymują do Meczugorje. Tak, to było dużym zaskoczeniem, yy, bardzo dużym i właśnie też piękne to, że ludzie naprawdę, jakby my nie prosiłyśmy, jak ktoś pytał, no to wtedy odpowiadałyśmy, że faktycznie w opatrzności Bożej, to był taki szok, ale jak to, ale to się nie boicie, ale w ogóle po co, no to tłumaczyłyśmy, tak? Yy, ale to też było niesamowite doświadczenie, że wtedy ludzie chcieli dawać coś i, i tak dzielić się czymś, yy, i faktycznie tak się działo. Że mieli taką potrzebę yy, i to było piękne. To właśnie raz mieszkałyśmy yy, w Chorwacji u takiego małżeństwa i tu też tam właśnie wszystkie te puzzle wcześniejsze z podróży, różne sytuacje się układały, a radość była niesamowita właśnie spędzić z tymi osobami czas. I wracacie z Medżugoru po ilu dniach? Tak naprawdę to 7 dni, mniej więcej tydzień jechałyśmy do samego Medjugorje. E, I tam bodajże byłyśmy, aha, całość chyba było około 12 dni. Więc tam jeszcze spędziłyśmy kilka dni. E, też ciekawa tam była historia, bo my dosyć szybko planowaliśmy wracać z Medjugorju. Jeszcze nas przyjęła taka Polka na kilka nocy. W każdym razie, tak każdego dnia ogłaszałyśmy e, przez polskiego księdza nam, że gdyby ktoś wracał, to my chętnie się zabierzemy. A ta y, Polka z, tak nas się któregoś dnia spytała, czy my byliśmy uspowiedzi, bo a my mówimy, że nie. A ona odpowiada, no ale jak to, to wiecie co, to jakby tutaj trzeba w meczu góry być uspowiedzi, więc jak nie byłeście, no to, to idźcie, bo to jest bardzo ważne. I faktycznie, jak poszłyśmy do spowiedzi, to następnego dnia już y, po ogłoszeniu y, tam się zgłosiło jedno małżeństwo, które nas no już tak podwiozło duży kawał. Drogi, więc łącznie tak, około 12 dni. I faktycznie w Madżegorie te spowiedzi są takie niesamowite? Yy, tak, tak. Yy, jakoś tam za ule nie chcę <laughs> mówić, ale, ale, ale yy, tak, było to piękne do, doświadczenie. Yy, też tak myślę, że podsumowujące, bądź po prostu tak na yy, podsumowujące i takie zaznaczające, jeśli chodzi o mnie, to taki moment mojego życia też gdzie y, myślę, że dostałam też odpowiedzi i takie y, pomoc, pomoc i taką wsparcie, y, gdzie wiedziałam jeszcze w jakim kierunku iść dalej. Wracasz do Warszawy i te owoce tego, co tam przeżyłaś, jakoś trwają w tobie, dzielisz się tym, co otoczenie mówi na temat y, tak szalonego pomysłu jak podróż, wędrówka z opatrzności na stopa do Meczugorje. Yy, tak, ludzie byli generalnie w dużym szoku i właśnie często były pytania, czy się nie bałyśmy, ale po co i tak dalej, więc owoce absolutnie są. Yy, ja często sobie wspominam i tych ludzi, yy, i to, co się działo i naprawdę na mnie to wywarło ogromne wrażenie, ale też ogromny wpływ tego, że E, no to była taka droga nadziei, którą przy, przeżyłam. E, więc był to piękny czas i ludzie też się dziwili. E, no tak i jakby to jest świadectwo właśnie takiego zaufania e, Panu Bogu i tak, tak, więc to było no niesamowite doświadczenie, którym bardzo chętnie się dzielę, bo e, no właśnie pomimo, że bez pieniędzy, ale no, myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że najpiękniejsza taka podróż Boża w opatrzności i z pomocą. Mhm. Powróciłaś do Warszawy. I jak dalej wyglądało twoje życie? Co robiłaś? Dalej widziałam na wielu momentach swojego życia, jak właśnie jest mi potrzebne to zaufanie i w wielu momentach, jak potrzebowałam tego wsparcia Bożego, to sobie nieraz przypominałam, że stałam na, roztraju, na, na rozstoju dróg i, i tak naprawdę nie wiedziałam, co robić, więc to było bardzo ważne wydarzenie w moim życiu, które bardzo wzmocniło to właśnie poczucie takiego bezpieczeństwa z Bogiem, że nic mi się nie stanie, bo nam naprawdę dużo się mogło wydarzyć na tej trasie. E, więc ufność i zaufanie bardzo u mnie się zwiększyło i taka wdzięczność. Wdzięczność, że w ogóle bo miałam taką możliwość i też kilka osób poznałam, też Polaków, e, więc to było niesamowite. No i dalsze działanie w przymierzu na pewno, tym bardziej właśnie um, podparte tym, że, że takie rzeczy się mogą dziać, no bo to było tak naprawdę m, dzięki byciu we wspólnocie i, i to tak się potoczyło wszystko. Co ciebie umacnia na co dzień w wierze? Co, co ci stawia do pionu? Co pomaga ci trwać cały czas przy Bogu, przy Ewangelii, przy Kościele? Mhm. Na pewno relacja z Bogiem jest taką przestrzenią, która, no, która bardzo mnie przyciąga do Niego samego i i dzięki czemu y, trwam w ogóle. Ale też ta relacja, ona się tworzy y, i się rozwija też bardzo dzięki ludziom. Ja to bardzo czuję dzięki różnym sytuacjom, y, łatwiejszym czy trudniejszym. Ale widzę, jak w ogóle, no to mogę dużo mówić o wspólnocie, ale, ale bardzo duży rozwój dzięki niej czuję. I y, y, to jak Pan Bóg naprawdę w takich y, słabościach, w wielu słabościach, tak. rozwijano, to, to to jest dla mnie też niesamowite, że on tak to prowadzi. Więc y, to jest takie najważniejsze też właśnie wsparcie ludzi. Jeszcze tak, y, jeśli chodzi o tą Medjugorje, troszeczkę wracając, to y, ludzie się bardzo modlili o tą naszą podróż i to było niesamowite, jak, y, jak czułam z ulą tą modlitwę i oni się dzielili, więc y, no, myślę, że wsparcie ludzi jest też dla mnie bardzo ważne i i to też bardzo prowadzi, i świadectwa też innych. To zawsze tak często potrafi też podnosić na duchu. A tego waszego bloga facebookowego, Droga do Marii, wciąż gdzieś można znaleźć? Tak, tak, on jest na Facebooku, yy, więc nasze wpisy są w historii z 2019 roku. To był sierpień, jak najbardziej tak. Czasami sobie sama wracam i, i przypominam te momenty. Mówiłaś, że posługiwałaś wśród bezdomnych na Potrzebnej w Warszawie, w ośrodku Betlejem, tak chyba się nazywa to? Jest. Mhm. Chyba Ośrodek Wspólnoty Dom Chleba siostry Małgorzaty Chmielewskiej, dobrze pamiętam. Y y chleb... Teraz zgłupiałam. Y <noise> 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 no nic, może sobie później życia. <noise> tak. Chleb życia. No, chleb, chleb, chleb życia. życia. Tak, tak, już teraz bardziej, znaczy tak, była ulica Gniew, Potrzebna, teraz jest, to się nazywa przy ulicy Gniewkowskiej, tak, tak. Jako wspólnota wychodzimy tam systematycznie do, tej, do tego miejsca, do tej wspólnoty i tam właśnie bezdomni mieszkają na stałe. Piękne, piękne doświadczenia, ponieważ właśnie w, taki, w takim ubóstwie ta obecność Pana Boga jest zawsze. Tym bardziej, że oni tam mają swoją kaplicę i Najświętszy Sakrament, to jest wielką łaską. A jak to rozumiesz, że w ubóstwie obecność Pana Boga jest zawsze? No bo to jest ta największa prostota. I tam nieraz, jak posługiwaliśmy, to naprawdę mieliśmy takie po, poczucie, że tam wystarczy po prostu być. I tam wiele nie trzeba, I, i jakby też Pan Bóg też tym prowadzi, ale to dzielenie się w ogóle tym Bogiem, że w ogóle On jest i dawanie tym ludziom też nadziei i bycie dla nich, po prostu bycie, że oni czują, że właśnie my jesteśmy tam dla nich, to naprawdę wystarcza. A jakaś taka postronna osoba z zewnątrz, być może nieznająca tego doświadczenia spotkań z bezdomnymi, Mogłaby powiedzieć, że no po co wy tam chodzicie do środka czy na ulicę do bezdomny. Przecież alko alkoholik i tak pozostanie alkoholikiem, szczególnie ten z ulicy Bezdomny. Yy, I to w ogóle nic nie zmieni, w ogóle po co wy to robicie szkoda waszego czasu? Yy, można tak powiedzieć oczywiście. Mm. Tylko, że my właśnie chcemy mówić o tym Bogu i, i chcemy, żeby ludzie mieli zawsze tą nadzieję, yy, bo potrafimy być czasami jedynymi osobami, które powiedzą o Bogu, czy jak chodzimy na ewangelizację, czy jak w tym, w tym domu Betlejem, ale albo na ulicy. E, to są piękne doświadczenia, kiedy jedno słowo, że Bóg cię kocha, albo zapytanie się o imię tej osoby, która jest bardzo samotna i czuje się opuszczona, to naprawdę może dać im nadzieję. E, I myślę, że to jest dla nich bardzo wspierające i no niejednokrotnie też miałam takie doświadczenie, że potrafiło to naprawdę nawet zmieniać ich życie. Czy pamiętasz właśnie, jakieś takie historie, które Ci zapadły najbardziej w pamięć z, tego, z tych spotkań z bezdomnymi na potrzebnej? E, w tamtym miejscu tak, tak. E, teraz, znaczy tak, no my tam dużo działamy, bo, e, właśnie jak mówiłam, że trafiłam tam przez Balkar na Wołowy. E, no to to jest niesamowita radość, jak właśnie dzięki byciu tam e, można zanieść im tą radość być, no być dla nich takim. E, no, taką obecnością myślę, że Boga, bo, bo być nimi zainteresowanym, e, chcieć właśnie porozmawiać o różnych rzeczach i to niejednokrotnie oni, oni są tak wdzięczni, że my tam przychodzimy, że rozmawiamy, e, czy to są modlitwy, czy różne takie kościelne wy, wydarzenia, święta teraz też, jak byliśmy właśnie w Święto Bożego Miłosierdzia, to była też bardzo wzruszająca modlitwa, gdzie domownicy dziękowali Bogu za, za różne łaski. Było ogromne wzruszenie, więc myślę, że jakby dajemy też taką możliwość i przestrzeń, żeby oni z tym Bogiem jeszcze mocniej się spotkali. Na początku wspominałem, że też grasz na gitarze, grasz dla Boga. Po co to robisz? Po co w ogóle uwielbiać Boga i co ci to daje? Ja przez muzykę uwielbiam. <laughs> e, uwielbiam uwielbiać Boga, bo mi to pomaga. E, I to zarówno jak na pielgrzymkach, jak, jak chodziłam i jak śpiewałam, to zawsze mi to pomagało. No myślę, że to tak wyzwala taką e, naszą piękną część życia i, e, i wrażliwość, która, która pomaga i wspiera. To modlitwę do Boga, i w ogóle mieszkańcy to uwielbiają. Jak przychodzimy na msze i jest, żeby kto, ktoś grał na gitarze, oni sami też bardzo lubią śpiewać. Myślę, że to uwrażliwia i zbliża do Boga. Z jakiegoś powodu też dał nam takie talenty, umiejętności. E, I też jak mamy takich wiele różnych tańców naszych uwielbienia, e, to też właśnie teraz ostatnio tańczyliśmy to oni jeszcze jedną, jeszcze jedną, pomimo tego, że oni tam są chorzy i generalnie no, raczej mają. Duże ograniczenia, to, to wierzę, że też uwielbiają, nawet patrząc i słucha, słuchając też tych tekstów piosenek, które są bardzo też poruszające, więc to jest bardzo ważne, więc ja bardzo chętnie tam gram. Chociaż te początki były takie bardzo, bardzo marne, ale, ale też ta przestrzeń u nich dała mi no, możliwość też przyuczenia się. A w pewnym momencie podczas naszej rozmowy też wspominałaś o czymś takim jak warsztaty. Talita Kum. może ktoś ze słuchaczy zainspirował się Twoimi słowami, chciałby wziąć w nich udział, to gdzie może znaleźć jakieś informacje na ich temat? Tak, to ja bardzo chętnie zapraszam na warsztaty Talita Kum. Jest to wyjątkowy czas, bo można wziąć w nich jeden raz w życiu, więc bardzo warto je przeżyć. Jeśli chodzi o warsztaty, to one się odbędą prawdopodobnie w czerwcu, mniej więcej pod koniec czerwca tego roku, ale jeszcze wcześniej, bo od 18 do 21 maja będzie taka misja Talitakum, to będzie ewangelizacja na ulicy głównie przy starówce przy świętej Annie i wieczorami będzie, będą rekolekcje prowadzone przez naszego ojca założyciela e, Enrique, e, Antonella przepraszam e, i więc będzie można też właśnie uczestniczyć w mszy, w uwielbieniu więc warto na internecie, na Facebooku mamy wydarzenie misja takum też e, przy Mierzu Miłosierdzia w Warszawie można śledzić fanpage'a więc serdecznie zapraszam. A po co robić coś takiego jak ewangelizacja ulic, uliczna Warszawy? Co to ma spowodować? To ma spowodować, żeby ludzie, którzy przede wszystkim ludzie, którzy nie wierzą, albo może odeszli od kościoła, może są zagubieni, żeby jednak usłyszeli o tym Bogu. Bo może nie być im po drodze Kościół, żeby do Kościoła wejść. Mogą mieć różne etapy w życiu, a my chcemy tą miłość właśnie nieść. E, tą, którą sami doświadczyliśmy. E, czy przez przymierze miłosierdzia, czy może przez inne jakieś elementy życia, ale chcemy ją nieść i chcemy o Bogu mówić. E, tak naprawdę po to, żeby, żeby oni również mieli tą możliwość bycia bliżej Boga i żeby mogli e, zbliżać się do zbawienia. A gdyby ktoś e, ze słuchających nas i mieszkający w Warszawie czy w okolicach Warszawy i mający już doświadczenie ewangelizatora chciał dołączyć do misji Talitakum, to czy może? E, tak, jak, jak najbardziej, zapisy trwają, <grym> więc jak najbardziej można do nas dołączyć. E, na wydarzeniu misja Talitacum e, jest podany link. E, jak najbardziej zapraszamy serdecznie. Jesteśmy bardzo otwarci. Na wszelkie osoby, więc, więc jeśli ktoś ma takie doświadczenie bądź w inny sposób chciałby się włączyć, to serdecznie zapraszamy. Zachęcamy. Tak właściwie dobrnęliśmy chyba niemalże do końca, ale tradycją tej audycji jest od pewnego czasu to, że proszę gości zaproszonych, aby pomodlili się za słuchaczy, więc czy chciałabyś na koniec pomodlić zasłuchających nas? Jak najbardziej. To zaczynać, tak? Mhm. Dobrze. Ja, panie, panie Jezu, uwielbiam Cię w każdej osobie, która, która usłyszy to, co Ty chcesz, tak naprawdę, przekazać, to, co Ty chcesz powiedzieć i to wszystko, co chcesz, czym chcesz nas obdarowywać. Uwielbiam Cię i proszę Cię, poruszaj te serca, które Ty chcesz, pokazuj to, co Ty uważasz, że, że jest nam potrzebne. Więc Ty nas miej w swojej opiece, prowadź i posyłaj tam gdzie, tam, gdzie jest to zgodne z Twoją wolą. Amen. Amen. Dzięki za rozmowę. Moim i Państwa gościem była Danusia. Dziękuję pięknie. Dzięki. Z Panem Bogiem. Z Bogiem.